pokazałem epidemię. Wydarzenia, które zaczynają się od faktów, od tego, co miało miejsce. Więc jest to z jednej strony horror, gore, historia o zombie, a z drugiej strony historia alternatywna. Faktyczne wydarzenia z roku 63 przeplatane są z wydarzeniami absolutnie fantastycznymi. Na kartach Szczurów Wrocławia będziecie mogli prześledzić kilka równoległych wątków. Z jednej strony będą to zwykli mieszkańcy, ludzie, którzy niewiele wiedzą, muszą się poddać powadze chwili. Z drugiej strony będziecie widzieli żołnierzy, których wysłano do stłumienia epidemii. A z trzeciej strony będą to decydenci, ludzie, którzy decydowali wtedy o wielu sprawach i od decyzji których zależało, jak potoczą się losy innych. Pisząc Szczury Wrocławia, nie chciałem stworzyć kolejnej tradycyjnej historii o zombie. To nie miała być książka, w której grupka bohaterów walczy o przeżycie w wymarłym mieście. Dostaniecie zombie takich, jakich jeszcze nie było. To jest pierwsze 12 godzin epidemii. Od przypadku i pacjenta zero po moment, w którym zaczynają się wszystkie inne historie. Dam wam książkę, której tak łatwo nie zapomnicie. Z toną krwi, z setkami ofiar. Także spodziewajcie się naprawdę niezłej jazdy. Sami przeczytajcie. Już 22 kwietnia możecie znaleźć tę książkę w księgarni.